Siemano, kolano, witam w kolejnym odcinku z M-Krika oczywiście. Dzisiejszy odcinku nowy nabytek, jak widać, taki fajny. 380 koni oczywiście, wzór USA, Ameryka, jaki? Europejski sobie damy, zaczepta. Czy wąskie gumy? Chyba za wąskie. Obciążniki nie. O, szerokie obciążniki, to jest to. No i szybka tablica. Oczywiście tylko z tyłu. Damy sobie i jedziemy. Tu. I raz, dwa, trzy. Dobra, tylko z tyłu. Dobra, niech będzie w sumie niebieski. I tak, tu jest wszystko ustawione. Tak. Kontynentale, Schmidtki, BKT sobie damy, szerokie klępy i dobra, i kół. Jest mój Bysiu. I do tego Bysia jeszcze przydałoby się coś kupić, nie? I stwierdziłem, że kupię sobie przyczepę. Rolanda, 51 ton. Ustawienia kół. Szerokie klępy. Nokian Tyres, nie. Treborgi chyba są najładniejsze. Nie wiem co to jest, ale... A, to jest to. A to niech są te światełka, dobra. A kolor da się zmieniać? Da. Może czerwony, bo czerwonego jeszcze nie widziałem. No i dobra, jeszcze 63 tysiące. Ale to spokojnie, spokojnie. Jeszcze obciążnik by się przydał. No bo raczej na... Nie no, na siewnik drugi mi nie będzie stać taki duży. No jeszcze zapis, no dobra, niech jest. No. No nie gadaj, że teraz to się będzie tak długo zapisywać. No zapiszcie no. Co za gówno. No ale dziś. O dobra, coś się rusza. Zapisało się wreszcie. No i dobra, sprzedam to. Ten olej rzepakowy był za 5600. No i pieniążki się zgadzają. 67 tysięcy, dobra, niech sobie to stoi na razie. Ten cymbał miał podjechać. No dobra, nie chcę podjechać, to ja podjadę. Gramy na Sokole 2-0, dobra, nie interesuje mnie to teraz. No i oczywiście nowe nabytki wleciały, więc miniaturka stosowna będzie do tego. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Ja będę też kosił soję, bo kosimy na 3 kombajny. Gender kosi sobie na innym polu i widać case też na innym. Bo dam w sumie na drugą przyczepę, niech się sypie. No dobra, Gender tu stoi, to niech sobie stoi. A ja idę do klasa Lexiona, który jest wypożyczony oczywiście. No i zbieramy sobie tą soję. Ile skosimy, tyle skosimy. Tutaj Waltra mruga, że skończyła pracę, ale dobra, niech sobie skończyła. Za 7 albo 8 tysięcy w sumie ten kontrakt był. Za 7 jeden. No który jest znowu zablokowany przez obiekt? Axel Flow. Nie wiem czemu, ale coś się popsuło z tym cosplayem. I ciągle ma rurę rozłożoną. Nie wiem dlaczego tak. Kiedy to się to naprawi, to nie wiem.
A czemu on w ogóle tylko troszeczkę wysypał? To jest ciekawa sprawa. No dobra, ten sobie kosi. A ja idę do mojego... do mojego Leksiona. No. Jo. Tak jest. Zobacz. No dobra, kościmy sobie tą soję powoli. Mamy minus odcinka 5,5. No ale przez to, że kupywałem, tak? A za 130 tysięcy co mogę jeszcze kupić? No na promocji nic nie ma, ale... siewnika nie kupię. Przyczepę mam. Może jakaś talerzówka większa? No mam 400 konne maszyny, a talerzówki żadnej. No ten za 550 koni to nie, ale... ale może ten teradisk? O, tego Fottingera sobie jeszcze kupię. Bo mnie stać. Bo raczej nic takiego dużego. Wow, prawda to nie, ale... nic takiego dużego nie dostanę. W tej mocy na 400 koni. To są wszystko małe. Tego bym dostał 8,5 metra, no to tyle co mam w sumie. Tego 12 metrów bym dostał Rosselmasza. A co to jest? Wewnętrzny jakiś. No to 450 koni. No tego bym na pewno nie pociągnął, ale tego Rosselmasza bym moim case'em pociągnął. Ale dobra, nie będę aż takich rzeczy kupował. No i skoszę sobie ten kawałek na odcinku. No jak starczy czasu. Jeszcze troszeczkę dalej sobie pokosimy. Oczywiście jeden poprzecznik tylko zrobiłem, bo więcej nie chciałem. Nie chciałem się po prostu. A poza tym i tak już długo szykowałem ten save. Jest odcinka 7 minut, a ja gram już półtorej godziny na tym serwerze, więc... trochę za długo. A tylko miałem przewinąć 2 miesiące, tak naprawdę. No to w sumie też zeszło tego, te 20 minut do tego, że poszedłem na kibel. No, a jak to ma być? Dobra, dobra, dobra. Pararira. 46 tysięcy? Trzeba będzie to spłacić, bo... ale to za chwilę. No bo za 46 tysięcy pola nie kupię, ale... kurde, jak miałem tyle 137... a nie, to i tak bym nic nie kupił. Bo ten najmniejszy land... 160. No ten też pewnie 170 ma. Ten nie, ten nie... tu nawet nie ma chyba takiego landu za 130 tysięcy. Tutaj jest fajny land, ale to jest 500 tysięcy. No nie, no nie ma takiego taniego landu już. To był chyba najtańszy land. 91 tysięcy. A tak to wszystkie same duże są landy tu. Chyba, że tutaj jakiś. Nie, a dobra, to są takie duże landy. A tu u góry to też będzie drogo, nie? To też było chyba drogo, z tego co pamiętam. No. Dobra, w dwie strony i 46%. Więc 4 przejazdy sobie zrobię. No okej, okay, spoko. Prawda czy nie? Prawda czy nie? Relacja. Ok.
A to rok temu. No i o, i dziś jest sobota, 5 sierpnia, nie? I tak to sobie ten czas leci. Sobota, 5 sierpnia, a ten odcinek nawet nie wiem, kiedy wlatuje. Ale chyba w środę wleci, więc... No niestety teraz tak wyszło w tym tygodniu, dziwnie. Że praktycznie można powiedzieć, że sama 15 królowała. Bo były raz, dwa odcinki z 15, jeden 17. No dobra, bo... Chyba, że tego we wtorek odcinek wcisnę, jakoś. Też jest jakiś to plan, żeby we wtorek wcisnąć, więc... Ty, może i tak zrobię. Żeby we wtorek M-Krika wypuścić. I wtedy czwartek by był wolny. Piątek, sobota film, niedziela znowu wolna i od poniedziałku był znowu. Jakoś tak trzeba to zrobić. Nie wiem, pomyślę. Zobaczę w sumie. 68%? No, w sumie to powinienem wrócić, no bo jak pisało, że tam miałem... Jo, wrócę, bo 30% jeszcze, no to na spokojnie wrócę. Na spokojnie wrócę, jeszcze zostanie trochę miejsca w zbiorniku. Myślę, że cały odcinek tutaj żagowania jest 45 minut koszenia, jak nic. No to 13 metrów header. 13,8 no to. A jest minut odcinka 11, no. A ja zaczynałem kozić do była 6 minuta, można powiedzieć. No to ja co, 5 minut koszę i już taki kawał skosiłem. No to myślę, że cały odcinek tutaj jest jeżdżenia. A ten header robi robotę, tak? Znaczy wiadomo, że to jest soja, to też tak jakieś w miarę słabo sypie. Czy słabo? No soja nie daje aż tak dużo, tak? Wiadomo, jakby to było... Jakby to była pszenica, no to na pewno bym tego w jeden odcinek nie skosił. No myślę, a soję jestem na spokojnie obalić w stanie. Taram, tarararam. Kogociki się odpaliły, bo 80%. A był pusty, jak zaczynałem odcinek. No i tutaj raz, dwa przejazdy i skoszone. Wtedy będziemy po tych... w dłuższych przejazdach jeździć. Więc tam na pewno 3-4 przejazdów nie zrobię. Myślę, że jak zrobię 3, to będzie dobrze. Znaczy 3 na pewno zrobię, ale no pewnie około jakieś 3,5. To już tam na pewno tuż. Ej. Słucham. Nawijaj. Nawijaj. Co? Chciałeś. Pa, pa, pa. Kiepski świat. Myślę, że raz, dwa tego John Deere'a zasypię. Czekaj, tam było 10 ton wysypane, teraz będzie 16, to będzie 26 już, tak? No to będzie... pół przyczepy już nakoszone. Więc w sumie to ten casing za dużo tutaj nie będzie miał do odbierania, no ale... Ale wiadomo, trzeba to trzeba, tak? A tam 14 ton jednak była, dobra. To będzie 30 ton. Czyli jeden cały i tam ze spółzbiornika jeszcze wejdzie. A, leci. Dobra. Dziś. Pararirara. Czekaj. Raz. Dwa. Trzy przejazdy niby tutaj.
No ale dwa duże. Dwa duże i jeden taki, i dwa te krótkie będą, dobra. Mykam go. Kurde, no jest sobota, a spać mi się chce jak... Jak nie wiem co. Niby wstałem o tej 9, ale... Co? Dlaczego? Tak, uważasz. Ja pierwszy słyszę, że ja się z krukiem pokłóciłem. Ciekawa teoria. Nie wiem, pierwszy raz to słyszę. 13,8 metra, więc fajnie to idzie. No jeden przejazd jeszcze długi i wtedy mówiłem, ten trzeci kolejny będziesz, tam będzie taki degryzek chyba do korzenia tylko, albo i nie będzie. Co? Jak to? Ja tamte grupę dałem. Ta. Jakoś sobie to leci, nie? Powolutku sobie to kosimy. A że ten jeszcze nie skończył kosić. Oj, Kejsik. Ale zaraz chyba skończy. Coś nie widzę go. Coś tam nawraca ktoś. Teraz pytanie, czy on cofa do przyczepy? Czy cofa, bo ma jeszcze ten przejazd? Co jest, żołnierz zablokowany przez obiekt? No jest. Jakie to jest gówno. Nie wiem czemu oni tej rury nie składają. Nie wiem czemu. Coś się popsuło. Może po tej aktualizacji co było? Nie wiem. Ale wiem, że McCormick jest pełny. Więc na spokojnie. Znaczy naprawdę pełny. Jak ten klas pięknie wygląda. No i mówię, że ten trzeci przejazd to będzie taki... Ten do gryzki będzie trzeba kosić. Więc tam będzie jeden krótki i jeden... W sumie można powiedzieć, że długi. No teraz zakończył pracę, jak już wsiadłem do nich, do tego, do klasa. Nie mógł szybciej zakończyć. Zapomniałem o tym, żeby setfowa sobie ustawić większego, bliższego. A tyle to dużo lepiej wygląda. A tu nie. A, dobra, czyli jednak tego nie wezmę naraz. Czyli jednak jeden krótki i jeden długi jeszcze. No dobra, tak musi być, to tak musi być. Ciekawe jak ten John Deere, ile on tam tej sali ma w ogóle. No a Kiesikiem zaraz przez stary przejadę i będzie dalej kosił. 51 FPS-ków, to mogę ona pokazać, żeby nie było. 52, 49, 50. A więc tak sobie śmiga ten farming. Ciepło się robi w tym pokoju, ale ja zaraz wychodzę, więc nie ma problemu. John Deere 9880i. Dawaj, koś. Ile mam minut? 20 minut. No to mówię, jeszcze zacznę tamtą kawałek, tamtą stronę kosić.
Ale ile ukoszę, tego nie wiem. Ale widzę, że już pół pola mam skoszone. Oczywiście jak zrobię ten przejazd, to będę pół pola skoszone, tak? Jeśli nie myśleli sobie. No i dobra, ładnie dokoszone. Idę zaraz tego case'a przestawić, póki jeszcze jest na to czas. O, może teraz już będzie dobrze, jakbym sobie sam rurę złożył. Zobaczę. To będzie ciekawe doświadczenie. Rozłożę sobie kombajn, no bo tutaj muszę się wciąć kawałek, żeby zacząć sobie kursa. Oczywiście brak kursu, no bo brak kursu, no bo skąd kurs? Generuj. I teraz poszli. A, dalej otwiera rurę, dobra. Czyli jednak po prostu coś jest z tym kursplayem zbugowane. I zaraz tak przydzwoni w drzewo, że już się złoży. Właśnie o tym mówiłem. Nie wiem. Kursplay miał pomagać, a widzę, że popsuli go. Bo jakaś aktualizacja była i go popsuli. Dobra, przejadę szybko za te drzewa. Wiem, że tak nie powinien robić, ale... Ale zrobię, żeby nie było. Przejadę raz, dwa za te drzewa. I dobra, on sobie już tu poradzi. Wywiozę tego też od razu, żeby nie było. On ma 5 ton. Tego tu na Silos, no wiadomo, wszystko na Silos idzie. No ale wiadomo. Wiadomo i wiadomo, to wiadomo. No. Jeszcze trochę tej gospodarki tu nie będzie za parę sezonów. Bo trzeba powoli nad przebudową pomyśleć. Czy ja wiem, gdzie będzie kolejna gospa, ale nie będę zdradzał. Jak ona będzie wyglądać, nic nie powiem. Bo ja sam nie wiem. Czy mniej więcej jakiś tam zarys mam w głowie, ale... Ale nie będę mówił... Gdzie... I w jakich pieniądzach. No jak będę miał... Chyba po sobie spłacę kredyt, tak mi się wydaje. Bo na pewno całe winy spłacę, ale wiadomo. Albo zostaw... Nie no, lepiej spłacić kredyt. Poczekać sobie te dwa sezony, nic nie kupywać. I wyjść na swoje, jak to się mówi. I potem... Potem będzie można kupywać. Oczywiście pole dosyć dużo wyjdzie. John Deere'a nie wysypuję na razie, bo tu jeszcze sobie dosypię. No to jest 100% opadów jutro. No, to ciekawie. Dobra, tutaj John Deere nie stoi. Lexion oczywiście jest gaz, a nie, nie jest gaz, dobra. Myślałem, że jest gaz. Tak było, jakby z gaz. Wyglądało przynajmniej. Dobra, przejadę tak w sumie, bez GPS-a. Bo to i tak by nic nie zmieniło, jakbym przejechał na GPS-a bez. No bo i tak nie dojadę do końca i tak. Oczywiście kupiłem tego case'a, ale ja go nie pokażę wam. Tylko jakąś miniaturkę sobie taką zrobię. Z skoszenia, nie wiem w sumie jeszcze jaką, ale... No bo jest 25 minuta odcinka, więc powoli trzeba będzie kończyć. No i trzeba się będzie przygotować, tak. Do wyjścia. No i znów zablokowany przez zamek. No bo rurę wystawił i się powiesiło drzewo tamto. Jakie to jest upierdliwe. Jakie to jest upierdliwe. No zachciałem się rury składać.
teraz każde drzewo będzie jego. To nic nie da, że ja złożę tą rurę. I dopuszczę, to on zaraz znowu sobie ją rozłoży, więc... Jeżeli w to drzewo nie zaryje, ale tam to dużo na zakręcie zaryje, nie powinien. Dobra, idę stąd. Jak się zablokuje, to najwyżej wrócę i tu. O, albo zrobię tak. I że kejsika sobie... Oczywiście księżyka nie kupiłem standardowo. Bo nie jest mi potrzebny. Sobie jak będzie talerzówkę będę podczepiał, to wtedy się kupi obciążnik. Tu coś rośnie. Tu rzepak rośnie, ale dobra. Powiedzmy, że to był popo. Zostawię case'a tu. I case będzie na case'a sypu. Widzisz, mówiłem, że... Mówiłem, że on zaryje w to drzewo. Ja już to z daleka widziałem. To było do przewidzenia. No i dobra. Zaryje tu jakieś drzewo? Tu jest jakieś duże? Nie, to są małe drzewka, dobra. To są małe krzaczki, więc powinien... Że on też powinien zostać zatankowany. Ciekawie. Dobra, robię ten ostatni przejazd i kończę ten odcinek, bo ja nigdy go nie skończę. Jutro deszcz. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No to tak. Cyk. Tutaj tak. Nowa karta. I tutaj tak. Dobra, będę chyba powoli kończyć. Nie będę przedłużał. 30 minut jest prawie. Więc nie będę przedłużał. 28 minuta, więc starczy. A jeszcze sobie poza odcinkiem skończę. Skoszę. Tak bym musiał skoczyć i tak, więc... Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Pa.